Witam, drogi widzu. NgeloQuerro z tej strony w kolejnym odcinku The Last Hero of Nostalgaia. Aktualnie latam sobie z łopatą, bo jest najsilniejszą bronią. Jak na razie. No i będziemy sobie tutaj gdzieś szli dalej, tylko musimy uważać, bo mamy tutaj troszkę przeciwników. Najlepiej jak sobie tutaj walniemy. Wow! Nie trafiłeś, serio? Znowu nie trafiłeś. Skubany tutaj myśli, jak widać. Jak tego nie trafiłeś, powiedz mi? Okej, tutaj w ogóle można otworzyć drzwi, okej. Mamy też jakieś zejście niżej. Ray Pixels? A, okej. Mamy tam jakiegoś takiego trochę mocniejszego rycerza, z tego co widzę. Nie bardzo wiem, po co ja tutaj z góry mam zaatakować. Ale w sumie chyba po to, żeby go właśnie obić może. Dobrze poszło. O, Master Chief's Lead, Master Chief's Tron, coś tam. Zebrałem jednym słowem nową zbroję. Możemy sobie w sumie zobaczyć, jak ona wygląda. Physical 28, ale to pewnie będzie jakaś troszeczkę silniejsza ta zbroja. W sensie cięższa, a wyglądamy całkiem fajnie. Ale niestety jesteśmy przeciążeni, więc no... Niczego ciekawego z tym nie zrobimy. Musimy sobie z powrotem zmienić na ten set, który mieliśmy. What had its story been? What telling had spawned it? Whatever its origin, Nostalgaia did not want it. Co to za mieczyk fajny? 117, ale 10 deksa wymaga. Dobra, to nie, to odpada całkowicie. Bo akurat z Dexternity nie korzystam. A tutaj możemy sobie z powrotem wejść do góry, ok. Ale generalnie ja chciałem jeszcze tu przejść. Consider brutality. Hello. I said hello with my own mouth. That was... Golly, you look so heroic. Aren't these walls the most wally walls you've ever seen? I think I'll stay in this corner. Jakiś chrapie tam u góry. A nie można go zaatakować? I don't think I like how that feels. Please stop her. No. Okej. Czyli w sumie dobrze, że przyatakowałem, bo tutaj było Consider Brutality. Znaczy no, to była notetka od gracza, ale w sumie taki trochę irytujący nawet był, można by powiedzieć. Więc należało mu się. Ja w Elden Ringu przecież każdego zabijałem. I potem mnie wszyscy z automatu atakowali. To było śmieszne. Ło, co ty tak mocno bijesz, kolego? Dobra. Tu jak zeskoczę. Ciekawe, czy jakbym tam chciał się przeturlać, czy mi się to uda. Straight finger but hole. Właśnie czemu on ma takie rozprute gacie? No dobra, czyli jednym słowem musimy się udać gdzieś tam. Dobra, nie udało się jednak. W sensie tu. No właśnie, bo w sumie nie sprawdziłem, czy to się da otworzyć. No ale logiczne, że się nie da. Mamy jakiś pomnik, czyżby to był kolejny boss? Ten ostatnio ożył przecież. O Jezu. Stresujące. Watch out for lust. I love you too much, my everything, my stars. We cannot risk it. No. Unless, should you come upon something with which I could restrain myself in your presence, a manacle or a shackle or of some fidelity, bring it to me so I shan't ravage you unduly. Then I would open my door and serve you. No. Bring me something. Dobra. Wiemy, że on czegoś chce od nas. Dobra, nie będziemy stąd jeszcze wychodzić. Grade 1 ahead. Że tu? Nie ma nikogo. Myth's Hammer. Such ruin. Such waste. What did you find? Are you a hero? I'm an apprentice smith, or I was meant to be. I've sought some memory of Nostalgaia's craft and tradition, but all I've found is forgotten. With no masters to teach me, I'll never become a smith. But that ain't no crude tool, friend. It's the smith's hammer, the instrument of Nostalgaia's greatest craftsfolk. Any apprentice would know it, even in its current state. A shame it don't remember itself. But that ain't no crude tool, friend. It's the smith. Dobra. Pogadał ze mną, nie wiem po co się pojawił tutaj w ogóle. A, to jego pokoik jest. No dobra, pokażcie mi ten w ogóle. Młot. 162, całkiem sporo zadaje. I yearn to be wielded by a master smith once more, but that may be impossible. Bring me near some potential of my craft, even the meekest of apprentices might yet reawaken my purpose. No to nie będzie akurat przy nim? Dry sword. O właśnie. did you do? I ain't worthy. I'll do my utmost to honor and carry forth our traditions. The hammer has bound itself to me, or bound me to it. My skills are meager. But should you find a workable anvil, you can use this relic to summon me. I'll improve your arms best I can. The smiths have such throughout that I've always longed to be. Dobra. Tutaj niestety nie ma tego całego kowadła. Chyba że przeoczyłem tutaj, ale nie widzę niczego. No trudno, to w takim wypadku lecimy dalej. Tu niczego nie ma. To było niebezpieczne. Dobra. Skąd wy się bierzecie? No, włazisz tu. Jakaś karczma rzekomo. Perhaps some fragment of it was heroic. A tiny, imperceptible, forgotten fragment. So much was forgotten. Widzę typowa knajpa. Typowa knajpa. Ej, staminy mi znowu brakło, no. Masakra. Przelecę się tam teraz na dzika, nie chce mi się to za bardzo z nimi walczyć. Tak a propos, to chyba może bym sobie też wymienił tą zbroję jednak na tą trochę mocniejszą. Kaptur niech mu akurat tam zostanie, to jest tam luz. Dobra. Ja pierniczę, serio, tak obrywam. Jakieś przedmioty tu pozbierałem. A teraz do tej karczmy trzeba się przelecieć. Od razu. Z drugiej strony ewentualnie mogę jeszcze tymi gwiazdkami rzucać w sumie. Ale to najpierw bym wszedł... A dobra, bo to w taki sposób... wygląda. No i właśnie tak to miało wyglądać od samego początku. Load die. Nie, tego nie rozwalimy. W ogóle tak jakby pełno jakichś ziomutków biegnie. Tego się nie da otworzyć. No, oni pewnie z góry przyszli. Sporo mi się odbierało tych dusz. Znaczy, wspomnień. This is not stable, ok. Trochę mi się oberwało. I oni pewnie stąd skakali. Coś tu stoi. Friend ahead. Hero. Hurt us. Must try. Hurt us. Our bond when hero hurt us. Heroes pathetic. Okej. Czyli jednym słowem wychodzi na to, że muszę go odkrzywdzić. O! Jakiś set rycerza mam. A, tutaj już byłem, dobra. Otworzyłem sobie po prostu od drugiej strony przejście. Dobra, pewnie jak będę chciał sobie tą zbroję wziąć, to mogę sobie tylko tutaj, o, 23 aż. Mogę pomarzyć o tym, że będę w jakiś normalny sposób funkcjonował. Chociaż tu jeszcze jest ok. Może nie będzie tak źle. Dobra, i zostają rękawice. A, bo one ważą dużo mniej w sumie. Yes. Our bond began. Aha, czyli ja się z nim złączyłem teraz, tak jakby? Czy co? Tak to zrozumiałem. W ogóle 7800 tych wspomnień całych mam, więc trochę to jest dużo. Przydałoby się może... Ja pierniczę, nie wierzę w to. Masakra. Chcę ogółem na środek przejść właśnie i zobaczyć, co to może być tam. Czy to będzie kolejna jakaś taka figura, która ożyje i będzie chciała się ze mną bić. Tylko najpierw będę musiał teraz w sposób jakiś tam, nie wiem, bezpieczny, taki w miarę sobie odzyskać te moje wspomnienia. No i czemu on nie oberwał, powiedzcie mi. Ale dobra, w sumie pierniczę, to idę tędy. Tylko tego tutaj pokonam. A właśnie, bo ja oburącz nie trzymam broni. Okej, i teraz pójdę... Nie, nie pójdę tędy, nie zeskoczę przecież nigdzie. Dobra, nieważne. Dobra, bo zaraz się to tak skończy, że zginę. Nie wiem, co to teraz było. Dziwnie to troszkę wyglądało. Dobra, ale chodźmy tu. I wykorzystajmy te nasze punkty. Ok, na pewno sobie tu zwiększymy siłę. O 2, staminę zwiększymy i equip load. Dobra. Teraz możemy biec na ten środek tam. I to tędy chyba, z tego co pamiętam. Ładnie. Nie, nic się z tym nie robi w sumie. Wow. Okej. Po prostu jakiś przedmiot był do zebrania, który jest mięsem. Troszkę mnie, powiem szczerze, irytuje to, że te celowanie jest takie dziwaczne strasznie. W sensie atakuje przeciwnika i tak jak normalnie w jakichś Eldenach i tak dalej, przeciwnik też ten, który był obok, powiedzmy, dostał jakimś takim zamaszystym atakiem, to tutaj jakoś tak, no, ciężko to wchodzi strasznie. No nie wiem, może to jest jakieś moje błędne spostrzeżenia akurat. Nie jest ta gra co prawda super ciężka. Bo walki są dosyć proste, tylko że ja próbuję na dzika takiego hack and slasha zrobić. Dobra, w każdym bądź razie potrzebuję dostać się do góry. Trochę was tu dużo jest. No i teraz widzicie, udało mi się bezproblemowo tutaj z nimi wygrać. Znaczy, no może nie tak bezproblemowo, ale udało mi się ich wszystkich pokonać. Dobra, teraz wejdźmy na górę. Jeszcze w ogóle tu drzwi były, o których zapomniałem. Ale zamknięte są, dobra. Tak jak ten na przykład teraz też powinien oberwać, to nie oberwał. Taka trochę dziwna sytuacja. generalnie powinienem drugą stroną wejść, by było 2 razy szybciej. Ale idąc tędy akurat zdobędę trochę znowu doświadczenia, które jest potrzebne. Znaczy no, tych wspomnień całych, nie? Aha. Ogółem fajnie, że to blokowanie to nie działa tak jak powinno. Popełniam cały czas jedne i te same błędy. Spoko, ja tak właśnie gram w Soulslike'ach, zawsze mi się takie dziwne akcje trafiają. Dobra, tam po skrótach się właziło tędy. Dobra, tam nie drzyj się. No i fajnie, 3 uderzenia tego przeciwnika i jestem bez życia. Dobra, te moje wspomnienia tam leżą. No i super. Suddenly, a cow. Serio? Suddenly, hilarious thing. Luring ahead, therefore watch out for enemies. Ja to sobie zobaczę, czy tutaj czegoś nie ma. Nie ma. Tu też widzę, zaczynają się troszeczkę silniejsi już ci rycerze. To akurat mi nic nie robi poza spowolnieniem, także spoko, jak chcą niech wrzucają. Watch out for something bad. Ciekawe co to będzie, to something bad. By long range. Znaczy range. Anti-hero pothead. Aha. Way up. And bafflement. Co tam jest? Ło? Jakiś ziomutek sobie tam siedzi uśmiechnięty. Przyblokowane. Właśnie po tej drabinie, co jest? Very quick attacks, but curiosity. Co to jest w ogóle? Golly gosh, look at you! You really are retro, huh? Neat! I'm the Reservoir of Pain. Pleasure to make your acquaintance. It's difficult to know who you can trust. I get that. cryptic old men who can't remember their purpose. Forgotten relics wailing on about their tortured memories, and nobody telling you exactly what to do. You've been left to figure things out for yourself, and that's terrible. So, let me help. Nostalgaia was a gauntlet where heroes would journey, suffer a bit, unfortunately, and then sacrifice themselves back to the world's heart so that new stories could begin. These new stories were inspired by what came before. They built on the beauty of the past. But heroes quit letting go. They grew obsessed with maintaining their dominance, living their own legacies. And without new inspiration, Nostalgaia is being forgotten. Anywho, if some heroes won't give themselves back willingly, a real hero will have to make them let go. Then Nostalgaia's heart will open again. The first great one chokes Nostalgaia from the depths of her mines. All you gotta do is kill it. I can't believe nobody told you that explicitly. That must have been really hard for you. Okej. Ej, dobra, bo nie mogę go trafić. O, w dupkę go trafię. Chyba to nic nie pomoże. Dobra, nieważne. This is not stable, okej. The lanky bundle wobbled and climbed, ever eager to reach some height unsuited to it. Gold shortage, hunter is wanted. Ej, ale możemy tutaj kolejką przejechać. W ogóle ile złota? No, ale tutaj w sumie mamy ten właśnie Strike Anvil, czyli będziemy mogli się tak jakby... znaczy nie się, tylko będziemy mogli sobie ulepszyć broń. No i fajno. Tylko na razie jeszcze tutaj equipment sobie coś zobaczę, bo tutaj właśnie jakaś taka rzecz się trzęsie. Wow. You found a workable anvil. This forge used to refine the ore extracted from Nostalgaia's mines. Mostly theatrics, really, for the sake of you and yours. But some materials were used for meaningful things, like improving our heroes' arms. Took pride in our work back then. No sign of a master smith? Well, I have some crude skills. I'll aid you. Best I can, hero. Dobra. If you find another anvil, especially with a master smith, remember to summon me there too. Już tarcza too low, a to ja wiem, że moje stacy są too low. Nie, ja tutaj atakowałem tym akurat. Natomiast chciałbym tutaj sobie wejść w to, bo widzę, że trzęsie mi się tutaj jedna broń. Gdzie ona jest? Ale to chyba nie wszystko w takim wypadku. Aha, dobra, w taki sposób. Spend memory to remember object. I need to remember. Dobra, spróbujmy. No i super. Mamy tutaj sporą tą notatkę, ale nas to nie interesuje, bo z tego korzystać nie będę, tym bardziej, że to potrzebna jest tak naprawdę zręczność. Natomiast tutaj właśnie jeszcze jest ten sztylet, który musimy gdzieś tam ulepszyć. Dobra, hone weapon. Czyli ulepszyć możemy, tak? To weźmiemy sobie tą łopatkę może. You can't afford that. Czyli nie możemy jej jeszcze ulepszyć. A infuse? Mamy inskrypcję jakąś. I co? I będziemy 257 zadawać, tak? No i świetnie. Tak, tak, wiemy, wiemy. Dobra, teraz możemy sobie zaawansować może. Level up, dokładnie. Na jeden poziom nam starczy akurat, więc w sumie moglibyśmy i siłę zwiększyć, ewentualnie Dexterity, Source, Luck, New Luck Ability Unlocked. Ciekawe. Equip Load sobie zwiększę. Dokładnie. No i na chwilę obecną sobie tutaj zakończymy ten odcinek, a w kolejnym wyruszymy dalej. A widzę, że tutaj mamy spory teren do przeczesania. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.